dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Brodnica realizujemy ćwiczenie dla strażaków ochotników z terenu powiatu brodnickiego, które jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I tematem tego ćwiczenia jest pożar lasu, a głównym takim zagadnieniem, które próbujemy przećwiczyć, to jest dostarczanie wody do pożaru przy pomocy samochodów, czyli dowożenia, jak i przepompowywania, przetłaczania na duże odległości. W ćwiczeniach bierze udział 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brodnickiego, jedna jednostka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. W ostatnim czasie jednostki ochotniczych straży pożarnych pozyskały nowy sprzęt w postaci nowych motopomp pożarniczych i te motopompy właśnie dzisiaj sprawdzamy i ćwiczymy obsługę tych pomp przez strażaków ochotników. Na punkcie mamy rozstawione 5 pomp nowych i jedną naszą z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Brodnicy. Dostarczanie wody do pożaru odbywa się w takim systemie mieszanym, czyli część wody jest dostarczana poprzez samochody, które jeżdżą i dowożą na miejsce, a druga część to jest przy pomocy pomp przetłaczania i przepompowywania od zbiornika do zbiornika i do miejsca pożaru. Tu założyliśmy sobie jeden oddział, czyli to jest taki tutaj oddział z leśnictwa Ryte Błota. Nie jest to duży obszar, bo nie chodziło nam o samo lanie wody, jak to się mówi, tylko o to, żeby ćwiczyć te przetłaczanie, przepompowywanie i dowożenie tej wody i sprawdzenie punktów czerpania wody, które tutaj lasy mają obowiązek przygotować przed sezonem, jeszcze sezonem letnim. To już kontrole tych punktów odbywały się w miesiącu kwietniu, natomiast teraz już po sezonie ćwiczymy praktycznie, jak one są przygotowane, jak były przygotowane i jakieś wnioski na przyszły rok do realizacji dla nadleśnictwa.